Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek, 25 tygodnia zwykłego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy, jak Pan Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. Uczniowie odpowiadają za Jana Chrzciciela, za Eliasza, jeszcze za innego z proroków. A wtedy Pan Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr, jako ten pierwszy z uczniów, odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. No i później Pan Jezus tłumaczy uczniom, że będzie wiele cierpiał, że zostanie wydany, że zostanie zabity, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I to jest, kochani, piękne, że Piotr, apostoł, w imię wszystkich apostołów wyznaje, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale kochani, to pytanie, które stawia Jezus uczniom, chce postawić również każdemu z nas. Kim ja jestem dla ciebie? Nie kim jestem dla twojej siostry, twojego brata, twojej matki, twojego ojca. Kim jestem dla twojej sąsiadki, sąsiada. Ale konkretnie Pan Jezus stawia pytanie dzisiaj, kim dla ciebie ja jestem? Czy rzeczywiście jestem Mesjaszem, Synem Bożym? I jesteś w stanie wyznać mnie przed innymi ludźmi? Wyznać wiarę we mnie przy tych, z którymi na co dzień się znajdujesz? Czy to z koleżankami, kolegami w pracy, czy to przed rodziną? Czy jesteśmy w stanie wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, kim jest Jezus, musimy najpierw sami sobie odpowiedzieć, a później potwierdzić to w społeczeństwie, w którym na co dzień żyjemy. A więc pyta nas Jezus, kim dla ciebie jestem? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego piątku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.